Cześć. Cześć, tutaj Terenia TV. Zapraszamy Was do naszego nowego programu pod tytułem Z Terenią wśród zwierząt. No dobra, no to kto na początek będzie naszym bohaterem? Miś. Miś? Ja bym powiedział, że to jest niedźwiedź. Biały. Niedźwiedź biały, inaczej zwany niedźwiedź polarny. Zapraszamy. Jak się nazywa ten niedźwiedź? Polarny. Niedźwiedź polarny. Gdzie on mieszka? Tam, gdzie jest dużo śniegu. Tam, gdzie jest dużo śniegu, a dokładnie w Arktyce. Jest to miejsce, gdzie jest tylko śnieg i lód i cały rok utrzymuje się zima. Okej, w terenie tam jest mnóstwo śniegu. Czym się żywi ten miś? Rybami i fokami. Zatem jest to drapieżnik, tak? Nie jest to miłe zwierzę, trzeba na niego bardzo, bardzo uważać, choć wygląda bardzo potulnie, jak przytulanka. Tereniu, te misie są bardzo duże. Potężnie duże, słuchaj, tak duże, że potrafią osiągać 2,5 metra, a jak stanie na tylnych łapach, to nawet i 3 metry. A wiesz, ile może ważą te misie? Ile? 450 kilo. 450 kilo, to jest potężny ciężar. Duży. Duży, taki miś musi uważać, żeby chyba nie wchodzić na cienki lód, tak? Ale nawet jeśli wejdzie na cienki lód, to te misie są bardzo dobrymi pływakami. Świetnie sobie radzą pod wodą. I tam właśnie polują na ryby i na foki. Do ciekawostek, można jeszcze powiedzieć, że do ciekawostek a propos niedźwiedzi polarnych należy to, że mimo iż mają białą barwę futra, to ich skóra jest w rzeczywistości czarna. No, a jeszcze Ci powiem jedną rzecz, że w wyniku niektórzy twierdzą ocieplenia klimatu, a niektórzy mówią przystosowania i adaptacji, niektóre z białych niedźwiedzi teraz na Arktyce pomału zmieniają kolor i z białych robią się szaro-brunatne. Ponoć dlatego, że jest coraz mniej śniegu na Arktyce i coraz więcej tych niedźwiedzi występuje na terenach mieszanych. Trochę śniegu, trochę lodu i w związku z tym zmienia im się kolor sierści. Za niedługo może być tak, że nie będziesz białych niedźwiedzi. Tylko, no jaki? Jakiś inny kolor. Na przykład będą szare niedźwiedzie. I kto wie, może za 10 lat zrobimy odcinek o szarych niedźwiedziach, bo już białych nie będzie. Może być. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami.